telewizję internetową, pan Sebastian Szabłowski, także można z tym środkiem, tam jest teraz 70 tysięcy polubień, także to wszystko będzie oglądało bardzo, bardzo dużo osób, nawet więcej niż w telewizji na Zawca. Kochani, zostałem pięknie przywitany przez pana Adriana. Kochani, to wychowawca WF-u Nadii oraz drużyn szkolnych Kusego. Witam serdecznie, panie Adrianie. Dzięki za ciepłe przedstawienie. Natomiast, kochani, czuję się tu naprawdę świetnie. Pan Posacki, witam serdecznie. Słuchajcie, mistrz lekkoatletyki. Za chwilę oczywiście po rozpoczęciu przeczytam program internetowy, ale proszę uważnie słuchać. Słuchajcie, jest chyba organizacyjna sprawa, natomiast ja będę starał się, kochani, nie wchodzić w komentarz wtedy, kiedy pan Adrian będzie cokolwiek mówił o imprezie. Natomiast w tej chwili są informacje techniczne, pozwolę sobie w dwóch słowach. Słuchajcie, kochani, czyli 27 memoriał imieniem Janusza Kusocińskiego. Kochani, w 25 braliśmy udział, w 26, w 27. Myślę, że będziemy i w 8, 9 i 30, dlatego że Kudełek również będzie chodził tutaj do tej szkoły, zacznie od przyszłego roku. Natomiast zobaczcie, kochani, mnóstwo szkół okolicznych, nie tylko z Bolesławcu, z całej gminy, z całego powiatu. Mamy, kochani, ekipy z Żeliszowa, widziałem chyba, także w międzyczasie, myślę, będziemy mogli to wszystko zobaczyć. Natomiast, kochani, wszędzie, gdzie są szabełki, wszędzie jesteśmy my. Słuchajcie, kochani, pan Adrian ładnie nas nazwał telewizją internetową, ale tak naprawdę wszyscy wiecie, kochani, że to blok, pamiątka taka troszkę rodzinna, sportowa. Ona się przeistoczyła w coś ogromnego. Jesteśmy blisko 100 tysięcy, kochani, subskrypcji. Zdaje się, że 93. Szykujemy dla was wielką niespodziankę na 100 tysięcy. Będzie duży turniej, kochani, w Gromadce z udziałem widzów, was, z udziałem waszych drużyn. Kochani, KP Gwarek Wałbrzych to pierwsza ekipa z Polski, która się do nas zgłasza. Nasi serdeczni przyjaciele, których serdecznie pozdrawiamy oraz przepraszamy, że nie udało nam się dotrzeć do nich na ich piękny, wspaniały jubileusz. Mieli piękny turniej, natomiast jakby obowiązki zawodowe, czyli w Zagłębiu Lubin, nie udało się pogodzić z przyjazdem do Wałbrzycha. Natomiast, kochani, godzina 10, oddajemy głos panu Adrianowi. Wycisza się sala, będziemy rozpoczynać memoriał imieniem Janusza Kusocińskiego, kochani, patrona naszej szkoły, wspaniałego sportowca, który w Palmirach pod Warszawą został zamęczony, zabity przez Niemców hitlerowskie, kochani, także no, wielka sportowa kariera za nim i no niestety przerwana przed nim jeszcze wiele osiągnięć, natomiast nie udało się to. Cieszymy się, kochani, z jednej rzeczy, że te rzeczy się nie powtarzają, że jesteśmy chyba najdłuższym okresem pokoju, jaki kiedykolwiek tutaj w tej części Europy był. Niech tak będzie. Niech nasze wszystkie wojny rozgrywają się na boiskach, na parkietach. Wojny w cudzysłowie, kochani, dlatego że trzeba się szanować, trzeba podchodzić do sportu z wielkim respektem. Natomiast trzeba przede wszystkim, kochani, dawać serducho, ciężko pracować, ale z wielkim szacunkiem. Natomiast wojny w cudzysłowie, mówię, rozgrywajmy, tak jak mówię, na szachownicach szachów albo właśnie na tego typu imprezach, na meczach piłkarskich, kochani, na boisku, z ogromnym szacunkiem, respektem, z grą fair play. Kochani, przybywają kolejni uczestnicy. Gdzieś tutaj mamy, kochani, wśród uczestników Gutka. Słuchajcie, nie wiem, jak kategorie wiekowe będzie, zobaczcie, 4C, najlepsza, świetna, świetna, słuchajcie. Okej, okay, oddajemy głos teraz, tutaj. Oddaję głos panu Szanowi Posackiemu, który rozpocznie imprezę i przekaże nam wszystkie najważniejsze informacje. Uwaga, rozpocznę prośbą, żeby się uspokoił, bo jest za głośno. Jest za głośno. Ważność orzeń flagowych do postawienia flagi państwowej wyzwą w porcie flagowym jest Małgorzata Olszowa, Natalia Debewny, Natalia Niezgoda. To są mistrzynie Dolnego Śląska, kucharze Huberta. Flagę państwową ostraw. Thank you.
Halinę Brzezińską, Natalia to mistrzyni Dolnego Śląska w kucharze Huberta, natomiast Halina to wicemistrzyni Dolnego Śląska w igrzyskach dzieci. Proszę o odczytanie apelu olimpijskiego na ten rok. Apel olimpijski 2017. Jak co roku apel ten kierujemy do wszystkich polskich sportowców, trenerów, nauczycieli WF-u i działaczy, do władz państwowych i samorządowych, do ludzi mediów, sponsorów, kibiców i przyjaciół sportu. Łączy nas sport, a zaroczne dni olimpijczyka to doskonała okazja, by nadzielić dzieci i rodzica zwrócić szczególną uwagę do czasu, który warto popularyzować ideę olimpijską, zasady pewnej i historię rodzinnego sportu, ale także organizować więcej niż zwykle imprez sportowych. Inicjatorzy powinni zadbać, by aktywność fizyczna dla lekarzy od dziewczynów przyciągnęła jak najwięcej dziewcząt i chłopców, zainteresowali się nią także rodzice i dziadkowie, bo przecież na takich imprezach swoją przygodę ze sportem rozpoczynało wielu naszych trudniejszych mistrzów. Wszyscy cieszą olimpijskie sukcesy biało-czerwone. Kiedy stają na podium, my również jesteśmy tu. Mamy nadzieję, że pani Kamil doczekamy się również w lutym przyszłego roku, gdy to w Korei Południowej będą rozgrywane złote igrzyska olimpijskie. Pozostał niespełna rok, który nasi reprezentanci muszą wykorzystać na możliwe najlepsze przygotowane są pisanie. Wyniki uzyskane w bankowej historii zobowiązują Polskie Komitet Olimpijskie. Warszawa. Dziękuję dziewczętom i proszę o zabranie głosu panią dyrektor. Dziękuję. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Już nam jest siódmy memorialem. Witam szczególnie przybyłych moich gości z innych szkół. Myślę, że jak co roku będzie wesoło, sportowo, bez konkluzji. Mam nadzieję, się obejdzie. Życzę Wam naprawdę takiej sportowej rywalizacji. Oczywiście my jako szkoła imienia Janusza Piłsudskiego jesteśmy jakby zobowiązani do szerzenia wśród młodzieży aktywności sportowej, fizycznej i chcieliśmy właśnie tym zawodom pokazywać, jak można też spędzać czas, co, jakie dyscypliny trenować. Poprzez rywalizację sportową świetnie się bawić. Myślę, że każdy z Was wie, że aktywność sportowa, siła fizyczna, dobre samopoczucie jak najbardziej jest wskazane już od najmłodszych lat. Trzeba to ćwiczyć, trenować, żeby dbać o swoją sylwetkę i zdrowie. Także ja jako dyrektor szkoły życzę Wam tutaj zwycięstw. Wiadomo, że nie wszystkim może się uda, ale sportowej rywalizacji i uważam kolejny memoriał za otwarty. Dziękuję. O 10.15, tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynają dziewczęta najmłodsze, czyli klasy 4-6. Od 30 metrów płotki, skoków dal z miejsca i pchnięcia piłką lekarską. Zaplanowane na 10.35 mamy 30 metrów i chłopcy zaraz po dziewczętach. Na 10.35 mamy 30 metrów przed płotki dla dziewcząt i chłopców starszych, skok dal z miejsca dla chłopców młodszych i pchnięcie piłką lekarską dla chłopców młodszych. O 11.50. O 10.55, przepraszam, to jest błąd. 30 metrów dziewczęta, a klasy 4 i 6, czyli młodsze, pchnięcie piłką lekarską dziewczęta, klasy starsze. Następne informacje, jeżeli chodzi o godziny, będę czytał już na bieżąco. Tak jak powiedziałem, możemy trochę mieć szybciej. To się będzie odbywało troszeczkę. Mamy Nasię, kochani, tutaj przygotowaną już do zawodów. Nasia będzie w kategorii klasy 3-6 startować, kochani. Z tego co wiemy, 30 metrów, ale w biegu płaskim. Chciała bardzo przez płotki, kochani, ale została wytypowana do biegu płaskiego, czyli na tym samym dystansie tutaj, zobaczcie, są boksy startowe, tam będzie 30-metrowy odcinek, który tutaj widzicie. Najpierw będą dziewczynki młodsze pokonywały przez płotki, potem chłopcy.
sportowcy w tej kategorii wiekowej, myślę również Gutek, tak mi się wydaje, dlatego że Gutek, jak wiecie, jest w klasie szóstej, natomiast jakby rocznikowo jest z klasy piątej, natomiast no, u nas zawody się odbywają nie rocznikowo, a pod klasy lekcyjne. W związku z tym Gutek startuje chyba w klasach 4-6. Nadia podobnie. Zresztą nie wiem, czy mówiłem, ale dzisiaj wam przypomnę, Nadia również startuje, kochani, ze starszymi osobami, dlatego że również jest rok młodsza od całej twojej klasy. Zobaczcie, jak tu żywo, słuchajcie, wielu naszych przyjaciół, wielu sportowców, wielu piłkarzy, dlatego że piłkarze się nie gryzą, kochani, z lekkoatletyką. To są bardzo ościenne dyscypliny, kochani, szczególnie w tym wieku, kiedy rozwój jest naprawdę bardzo ważny. Ja mówię ogólnosportowy rozwój, kochani, granie w dwa ognie, w ręczną, w kosza, w siatkę, w piłkę, przewroty, gimnastyka. To są wszystko, słuchajcie, rzeczy, które są potrzebne bardzo. Dzień dobry, Grzesiu, witam cię serdecznie, cześć, minutkę. Mój serdeczny przyjaciel, pójdę się zaraz uściskać, przy okazji nauczyciel WF-u. Natomiast, kochani, ja za momencik do was wrócę, chcę tylko dokończyć swoją myśl. Szkoła podstawowa, kochani, zespół szkół numer 2, szkoła podstawowa numer 1, to tutaj Nadia, Gutek chodzą, tutaj będzie chodził Kudełek. Na tej sali wiele wydarzeń się działo, natomiast jak się dzieje coś wspaniałego, co warto pokazać, pokazujemy, kochani. Natomiast w tej chwili rozłączę się, idę się przywitać z Grzesiem, za momencik do was wrócę. Oni się teraz organizują, wygląda to troszkę na chaos, ale to nie jest chaos, to jest pięknie przygotowana impreza, kochani. Co do minutki, to wcale nie jest proste przeprowadzenie tego typu imprezy. Cześć, Karinko, witam cię serdecznie. Cześć, Karinko, czym startujesz dzisiaj? 30 metrów. Przez płotki, a płaskie? Nadia tak samo, to życzę wam powodzenia. A Nadia jest na koniu sokerskim. Słuchaj, czy jedzie, o letnim mówisz? Nie, o zimowym. Nie, zimowy nie, nie damy rady, Karinko. Wiesz, nasz budżet tego nie udźwignie. My, wiesz, sporo pieniążków inwestujemy. Chcielibyśmy bardzo, ale nie damy. A ty się wybierasz, tak? To super, dospały? Brawo, gratuluję, super. Wspaniałego obozu ci życzę, naprawdę będzie piękna impreza. Słuchajcie, Karinka, słyszeliście, wybiera się na obóz Polish Soccer Skin do Spały. No, kochani, Nadia by chciała bardzo, natomiast, no mówię, to są rzeczy poza zasięgiem naszym. Jakby nie lubię o tym gadać, no. W każdym razie, kochani moi widzowie, widzicie, tłoczno, miło, żywo. Chciałem gdzieś znaleźć jeszcze Gutka, słuchajcie, w tym krótkim materiale tutaj takim poprzedzającym sam start, ale nie wiem, czy mi się to uda. Jest sporo, kochani, dzieci, natomiast na pewno zobaczycie, tak jak mówię, Nadię w biegu płaskim 30 metrów. Nie! Bieg płaski będzie za chwilę, tak, Nadia była się teraz dowiadywać, słuchajcie, u pana Adriana, pan Adrian jest jej nauczycielem WF-u, pan Adrian jest również, nie dokończyłem, kochani, trenerem naszej szkolnej drużyny KUSY z wielkimi sukcesami, i to na arenie ogólnopolskiej. Sam miałem przyjemność dwa razy z panem Adrianem być w Warszawie, to były wspaniałe, cudowne przeżycia dla tych dzieci, kochani, a ja mam duszę młodą, duszę, serce młode i też świetnie tam pamiętam tą całą naszą wycieczkę, odwiedzaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej, odwiedzaliśmy, kochani, stadiony Legii, mecze, no piękne, wspaniałe, słuchajcie, wspaniała historia się dzieje. Cieszymy się, że trafiliśmy właśnie do tej szkoły, tutaj dwie sale gimnastyczne, wielkie sportowe tradycje, jak widzicie, kochani, szykują się do startu, będą biegi przez płotki. Nadia strasznie chciała tutaj pobiec, kochani, w tej kategorii tutaj przez płotki, natomiast tak jak mówię, ona wystartuje w biegu płaskim, przez płotki będzie biegał Gutek, także ja za chwileczkę do was wrócę.